Cześć kochani, to ja, Wojtek Pietraszek, wasz rok, daj kochany ziomeczek, znaczy no myślę, że kochany. Zapraszam do kolejnych ćwiczeń, no patataj, no tak jak już widziałem jeden filmik, patataj, ma dużo oglądnięć i widzę, że ludziom się to bardzo podoba. No teraz oczywiście wypadałoby rozwinąć też tą technikę i tutaj będziemy robić pewnie jakąś taką całą serię, no pewnie więcej tych ćwiczeń będzie, no oczywiście no, nie da się tego zrobić wszystkiego w jednej lekcji, no a z drugiej strony od czego jest YouTube i można sobie w krótkich lekcjach wszystko to porobić. Tak więc spróbujmy sobie rozkminiać tego patataja, no nie? Bo podstawowa wersja patataja to była taka jak wszyscy znają na przykład z Iron Maiden, powiedzmy, że macie coś takiego. Czyli to jest tempo właśnie takie w miarę umiarkowane, jeśli chodzi o patatajca samego, prawda? Oczywiście można byłoby się pokusić o zwiększenie tempa. Czyli na przykład... Czyli mamy teraz coś takiego. Czyli po prostu zwiększając tempo, ten patataj zaczyna się robić po prostu taki bardziej agresywny, prawda? Czyli grając to wolno, uwaga. Albo w ogóle jeszcze odwolniejszego tempa. Najlepiej, żebyście wzięli gitary i sobie zaczęli też to rozkminiać, żeby przystosowywać się do zwiększenia tempa. Uwaga, to ja będę napierniczać, a wy możecie też ze mną, powiedzmy. Wszyscy mają swoje instrumenta? Najtrudniejsze pewnie było na początku przynajmniej nabranie tego takiego schematu w umyśle, prawda? Bo mamy tym, prawda? Że to zapętlenie tym, żeby to po prostu sobie zapętlić. Czyli po prostu no, tak czy siak najlepiej sobie to spróbować ćwiczyć. Czyli uwaga, dajemy. Zwiększam tempo. Uwaga, zwiększam tempo. Dobra, czyli tutaj widzicie, tak mniej więcej to by brzmiało, oczywiście tego już super szybkiego jeszcze nie grałem, ale musicie pamiętać o tym, o palm mutingu, czyli po prostu no, tłumienie tym nadgarstkiem, bo samo granie pustej struny no niby ok, ale według mnie z palm mutingiem brzmi zdecydowanie bardziej metalowo, bardziej tak agresywnie też, a poza tym bardziej wyraźnie, ponieważ no, tym tłumieniem powodujemy, że ten dźwięk pustej struny zaczyna się robić tak bardziej tak oderwany się zaczyna robić, prawda? Dobra, to jeszcze spróbujemy to większe tempo, prawda? Czyli... zwiększam tempo. Uwaga, zwiększam tempo. Thank you.
oczywiście, no, można sobie zacząć coś rozkminiać, no bo generalnie grałem cały czas na dźwięk pustej struny A, prawda? Później przyszedłem na najgrubszą u was na szóstą strunę, bo ja mam 7. Czyli u was na najgrubszą, pamiętajcie, też jest dźwięk A. I zacząłem później co? Grać na pierwszym progu dźwięk F i później F, G. Prawda? To zaczyna fajnie brzmieć. Oczywiście tutaj gramy ten motyw, że uderzamy piórkiem jedną strunę, no bo zwykle w bardzo szybkim kostkowaniu to też tak się robi. Oczywiście czasem się uderza też tak, że uderza się więcej niż jedną strunę. Na przykład powiedzmy, nie wiem, mam 5-7 na u was na najgrubszych, czyli na 5-7 próg. To byłoby na przykład. Że uderza się w tym wolniejszym, mamy coś takiego bata taj, czyli na tym wolniejszym taj gra się, uderza się dwie struny, czyli na przykład zaczynam od tego wolniejszego, czyli taj, bata taj, bata taj, bata taj, coś takiego, uwaga, czyli w tym wolniejszym uderzam w dwie struny. Czyli widzicie, to jest też taki fajny zabieg. Musicie po prostu spróbować sobie obczaić tak, żeby uderzając po prostu pierwsze uderzenie, to uderzamy przez dwie struny po prostu. Przez dwie struny uderzeniem w dół. Ja później robię tak, że uderzam następne na tej grubszej strunie, uderzam w dół i w górę, czyli w górę. Teraz zaczyna się naprawdę ostra metalowa jazda i teraz wszystko zależy od was, od wyrobienia sobie tej prędkości. Oczywiście to jest podstawowa taka wersja tego patataja, czyli taj, patataj, 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 czyli takie jazdy konikiem, prawda? To jest, zresztą nie nabijam się do, bo naprawdę to jest bardzo epickie i często używane, no głównie w takich heavy metalowych zespołach, ale to też nie tylko, no bo w jakichś speed metalowych tak samo, no bo to widzicie, przy dużej prędkości naprawdę jest mega wypas. Teraz oczywiście do was by też należało, no i do mnie robienie następnych lekcji, ale do was by należało właśnie spróbować też szukać, wracając do różnych ćwiczeń, gdzie tam robiliśmy na skalę, prawda, gdzie używana była struna pedałowa A najgrubsza i tam 0, 2, 3 na tej strunie A. Teraz można było spróbować właśnie przećwiczyć różnego rodzaju patataje właśnie za pomocą, no już rozkminionej przez was zapewne, jeśli wszyscy widzieli poprzednie filmiki, rozkminionej skali A na dwóch strunach, czyli na strunie A i D. Czyli na przykład załóżmy, nie wiem, spróbuję coś tam rozkminić. We'll be right back.
używając tylko dwóch strun i skali A mol, może naprawdę pocisnąć fajne rzeczy, więc zachęcam Was, żebyście też to spróbowali robić i zamieszać jakieś filmiki pokazujące, co żeście wymyślili, bo to jestem też sam bardzo ciekaw. Inspiracje są naprawdę niewyczerpalne i jest dużo możliwości. Papatki, kochani!